Wydawnictwo Amber oraz Audioteka.pl przedstawiają: Jill Hason Mindfulness Żyj tu i teraz. Praktyka uważności dla każdego, bez medytacji. Przekład: Andrzej Wojtasik. Czyta: Filip Kosior. Dla mojego taty, który zmarł w czasie, gdy pisałam tę książkę, on zawsze wiedział, że obecna chwila to samo życie. Wstęp. Od chwili narodzin teraźniejszość jest tym, co jest nam dane zawsze. Nie ma takiego momentu, gdy nasze życie nie dzieje się właśnie teraz, w tej chwili. Obecna chwila, tak naprawdę to samo życie, bo rozgrywa się ono właśnie w tej chwili. Jak powiedział kiedyś George Harrison: Ważne jest być tu i teraz. Nie ma przeszłości i nie ma przyszłości. Chwila obecna to wszystko, co mamy. Przeszłość daje nam doświadczenie, ale nie możemy powtórnie jej przeżyć. Możemy mieć nadzieję na przyszłość, ale nie wiemy, czy jakakolwiek nas czeka. A jak Ty mógłbyś wykorzystać jak najlepiej obecną chwilę? Ucząc się uważności, zwanej też mindfulness. Może się wydawać, że bycie uważnym wymaga całkowitego opróżnienia umysłu, czyli pozbycia się myśli i emocji, które w nim w tej chwili istnieją, i przeniesienia się w inny stan świadomości. Tak jednak nie jest i nie trzeba przenosić się w jakieś inne, lepsze miejsce. Uważność nie wymaga skomplikowanych praktyk medytacyjnych. Nie chodzi w niej o to, by mieć pusty umysł lub tłumić myśli i uczucia. Nie wymaga ona również lat praktyki ani siedzenia w pozycji lotosu. Są dwa sposoby praktykowania uważności: formalny i nieformalny. Uważność praktykowana w sposób formalny jest lepiej znana pod nazwą medytacji i wymaga konkretnych praktyk medytacyjnych. Trzeba znaleźć w ciągu dnia czas na to, by usiąść w ciszy, bez ruchu, skupić się na oddechu, uświadomić sobie dźwięki i wrażenia płynące z ciała oraz swoje myśli i uczucia. Uważność praktykowana nieformalnie nie wymaga żadnych specjalnych ćwiczeń. Oznacza po prostu świadome przeżywanie codzienności, uważne jedzenie, chodzenie, prowadzenie samochodu i zajmowanie się domem. Nieformalna uważność jest także elementem interakcji z innymi ludźmi w pracy, w domu i w życiu towarzyskim. Tematem tej książki jest uważność praktykowana nieformalnie, a więc w sposób niezwiązany z medytacją. Twój umysł jest w stanie cofnąć się w przeszłość, by rozważać zaistniałe zdarzenia i doświadczenia ale potrafi również wybiegać w przyszłość i planować. Oczywiście Twój umysł może zwrócić się ku sprawom dobrym, możesz wspominać szczęśliwe chwile i spodziewać się pomyślnych zdarzeń. Jednak ta zdolność do cofania się w przeszłość i wybiegania ku przyszłości nie zawsze jest dla nas błogosławieństwem. Zbyt często życie pędzi obok Ciebie. Nie masz czasu doświadczać tego, co dzieje się w chwili obecnej, bo jesteś pochłonięty myśleniem o tym, co musisz zrobić jutro, lub roztrząsaniem, co zdarzyło się lub nie zdarzyło wczoraj. Twój umysł jest stale zajęty komentowaniem lub osądzaniem. Kiedy indziej zdarza ci się utkwić w przeszłości i stale odgrywać w myślach przeszłe zdarzenia, lub też gnębicie zmartwienie o przyszłość. Dlaczego uważność jest tak istotna w naszym obecnym życiu? W skrajnych wypadkach niepokój o przyszłość może prowadzić do zaburzeń lękowych, a rozwodzenie się nad przeszłością do depresji. Badania pokazują, że liczba Anglików cierpiących na depresję i stany lękowe wzrasta powoli, lecz systematycznie, od 20 lat. W 1993 roku depresje i stany lękowe dręczyły 7,5% populacji, i liczba ta wzrosła do 9,7% w 2007 roku. W 1993 roku zespół lęku uogólnionego był udziałem 4,45% populacji. Liczba ta wzrosła do 4,7% w roku 2007. Poczucie przytłoczenia przeszłością lub przyszłością odciąga nas od tu i teraz. Zbyt często pozwalamy, by teraźniejszość nam umykała. W ten sposób marnujemy chwilę obecną, tracąc to, co dzieje się teraz. W jedynym momencie, który naprawdę istnieje. Kiedy jesteś na przykład w pracy, myślisz o wakacjach. Kiedy jesteś na wakacjach, martwisz się o rosnący stos papierów na twoim biurku. Na domiar złego możesz teraz zabrać na urlop komórkę i komputer, więc gdziekolwiek byś pojechał, nigdy nie jesteś tam naprawdę. Komputery, smartfony, odtwarzacze MP3, nowoczesna technologia dysponuje mnóstwem środków na to, byś stracił kontakt z tym, co się teraz dzieje w miejscu, gdzie właśnie jesteś. Uważność pozwala doświadczać i doceniać życie, zamiast gonić przez nie, próbując w kółko być gdzie indziej. Uważność to najbardziej wszechstronne urządzenie mobilne. Możesz korzystać z niego zawsze i wszędzie, nie zwracając na siebie uwagi. Sharon Salzberg Uważność to takie przeżywanie życia, które sprawia, że jesteś obecny tu i teraz. Wymaga umiejętności panowania nad własną świadomością i przywołania jej z przyszłości lub przeszłości do chwili obecnej. Nie starasz się być kimś lepszym, czy znaleźć się gdzie indziej, bo jesteś tu. Uważność to życie w danej chwili, a nie życie chwilą. Gdy żyjesz chwilą, nie liczą się skutki. Robisz coś, by poczuć się dobrze teraz, w tym momencie. Często jednak ze zdziwieniem odkrywasz, że z takiego postępowania wynikają konsekwencje, które musisz ponieść. Gdy natomiast żyjesz w danej chwili, wiesz, że prowadzi cię ona ku następnej chwili, że życie to seria połączonych ze sobą chwil. Podejmujesz świadome decyzje wynikające z twoich przekonań i wartości, i bierzesz odpowiedzialność za swoje wybory. O książce. Ta książka składa się z dwóch części. Część pierwsza pomoże ci zrozumieć pojęcie uważności, na czym ona polega i jak możesz jej się nauczyć. Zaczniemy od pytania, jak bardzo jesteś uważny, by uświadomić sobie, gdzie w różnych okolicznościach przebywa Twój umysł. W rozdziale pierwszym odkryjesz korzyści płynące z uważności. Zobaczysz, jakie pozytywne skutki może Ci przynieść w różnych sferach życia. Rozdział drugi pomoże Ci zrozumieć, jak i dlaczego zamiast być uważnym popadasz w roztargnienie. Nauczysz się zmieniać schematy myślowe, jakimi się posługujesz. Odkryjesz, że zwykłe uświadomienie sobie, jak używasz swojego umysłu. Jest to równoznaczne z uważnością. To będzie zachęta do otwarcia się na nowe pomysły i sposoby działania, do pożegnania się z niekonstruktywnymi schematami i przyjęcia uważnego sposobu myślenia, który może ci pomóc. Odkryjesz, że jesteś w stanie zmienić swój sposób myślenia. Niezależnie od tego, co myślisz, Twoim myślom towarzyszą emocje i uczucia, bo są one ze sobą nierozerwalnie związane. Rozdział trzeci Koncentruje się na większej świadomości swoich emocji po to, by uwolnić się od niekonstruktywnych myśli i schematów mentalnych. Dotąd zajmowaliśmy się myślami i uczuciami. Dlatego też w rozdziale czwartym przyjrzymy się uważności w tym, co robisz. Zobaczysz, że uważność najłatwiej praktykować, traktując codzienne czynności jako okazję do jej ćwiczenia. Rozdział zawiera mnóstwo pomysłów, wskazówek i technik, które pomagają stosować uważność w codziennym działaniu. Będę cię zachęcała, żebyś zwiększył swoją uważność przez wolniejsze wykonywanie tego, czym się zajmujesz. Zobaczysz, że wystarczy zaledwie parę minut dziennie na uważne wykonywanie czynności, które zwykle robisz w biegu, takich jak choćby zmywanie naczyń lub mycie zębów. Te codzienne zajęcia dadzą ci okazję do bycia uważnym i pomogą podnieść poziom własnej świadomości. Dzięki drobnym ćwiczeniom doświadczysz w sposób bardziej całościowy, Czym jest uważność? Ten ważny temat będzie kontynuowany aż do końca części pierwszej, którą zamkniemy zachętą do aktywnego poszukiwania dobrych rzeczy w życiu. W jaki sposób świadczy to o uważności? Podjęcie wysiłku, by zauważyć to, co w życiu dobre małe przyjemności, ludzi i sprawy mające na ciebie pozytywny wpływ samo w sobie jest już oznaką uważności. Skupiasz się świadomie na tym, jak dobrze się w tej chwili czujesz. Zauważasz, co dobrego dzieje się właśnie teraz. I to właśnie jest życie w danej chwili. W części drugiej postaramy się zrozumieć, czym jest uważność i jak być uważnym, a potem zajmiemy się konkretnymi sytuacjami, w których uważność może być naprawdę przydatna. Nauczysz się, jak uważność może pomóc nie poddawać się myślom i zachowaniom prowadzącym do stresu, zwątpienia w siebie, depresji i niepokoju. Nauczysz się, jak stosować uważność w relacjach z innymi, jak korzystać z ćwiczeń, które wspomogą Twój rozwój osobisty. Zauważysz, że we wszystkim obowiązują te same zasady. Uznajesz coś i akceptujesz, skupiasz się i angażujesz, rezygnujesz i zaczynasz od początku i tak dalej. Za każdym razem, gdy w pełni świadomie stosujesz te zasady, uczysz się pełniej obcować z własnym życiem. Wczoraj już minęło, jutro jeszcze nie nadeszło. Mamy tylko dzień dzisiejszy, więc zaczynajmy. Matka Teresa. Na ile jesteś uważny? Jak często żyjesz uważnie, odczuwając każdą chwilę w pełni świadomie i bez oceniania? Jeśli zachowujesz się jak większość ludzi, próbujesz robić dwie lub trzy rzeczy naraz. I prawdopodobnie większość rzeczy robisz automatycznie, nie zwracając na nie najmniejszej uwagi. Załóżmy, że postanowiłeś zaparzyć sobie herbatę. Czekając, aż woda się zagotuje, zaczynasz robić coś innego. Czytać gazetę, zmywać naczynia, dzwonić do kogoś, albo zaczynasz myśleć o wczorajszej rozmowie, lub też zaglądasz do lodówki, zastanawiając się, co zjesz na kolację. Twój umysł nie skupia się na herbacie, nie skupia się na tym, co dzieje się właśnie teraz. Łatwo jest pogrążyć się w myślach i uczuciach dotyczących przeszłości lub przyszłości tak bardzo, że nieświadomie odcinasz się od tego, co dzieje się w tej chwili, tu, pod twoim nosem. Ale mało uważne parzenie herbaty to żadna tragedia. Oczywiście są takie sytuacje, w których umiejętność myślenia o więcej niż dwóch rzeczach naraz pozwala działać szybko i skutecznie. Prawdziwe trudności pojawiają się jednak wtedy, gdy twój umysł pogrąża się w stresujących myślach, odtwarzając na nowo bolesne doświadczenia z przeszłości, lub wyobrażając sobie najgorsze scenariusze na przyszłość. W skrajnych wypadkach tkwienie w przeszłości prowadzi do depresji, a wybieganie w przyszłość do ciągłego niepokoju. Może zdarzyć się również, że bolesne jest to, co dzieje się teraz. W takiej sytuacji możesz się bronić, unikając bolesnych uczuć i sytuacji, których nie akceptujesz albo których nie możesz znieść. To nieustanne wracanie do przeszłości i wybieganie w przyszłość jest wyczerpujące i rzadko kiedy owocne. Które z tych sytuacji są Ci znajome? 1. Doświadczam często emocji, poczucia winy, zazdrości, żalu, ale uświadamiam je sobie dopiero później. 2. Kiedy wykonuję rutynowe czynności, jak robienie zakupów w supermarkecie, czekanie na autobus, zmywanie naczyń czy przygotowywanie kolacji, zwykle myślę o czymś innym. 3. Często jest mi trudno znaleźć w sobie motywację lub wykrzesać wystarczająco dużo silnej woli, by zrobić to, co wcześniej planowałem. 4. Zwykle idę szybko, by dotrzeć do celu i nie zwracam uwagi na to, co mijam po drodze. 5. Zwykle nie zdaję sobie sprawy z tego, jak bardzo moje ciało bywa spięte. 6. Często czuję się jak w szalonym wirze, pędzę od jednej sytuacji do drugiej. Zatrzymajcie świat, ja wysiadam. To uczucie często mi towarzyszy. 7. Często rozmyślam o tym, co powinienem zrobić w przyszłym tygodniu, lub czego nie udało mi się zrobić wczoraj. 8. Mój umysł jest wiecznie zajęty komentowaniem lub ocenianiem innych ludzi lub zdarzeń. 9. Wykonuję różne czynności automatycznie, bez świadomości tego, co robię. 10. Zdarza mi się słuchać kogoś jednym uchem, i w tym samym czasie robić coś innego. 11. Prowadzę samochód na automatycznym pilocie i skupiam się tylko na dotarciu do celu. 12. Czasem bardzo chciałbym, by dany moment minął. Niecierpliwie czekam, by zdarzyło się już coś innego. 13. Zdarza mi się roztrząsać bolesne przeżycia z przeszłości. Wybaczanie przychodzi mi z trudem. 14. Często przerywam swojemu rozmówcy albo w czasie rozmowy myślę o czymś innym. 15. Mam często wrażenie, że ugrzęzłem w życiowej rutynie. 16. Moja praca jest albo nudna, albo stresująca. 17. Rzadko kiedy znajduję jakieś hobby, aktywność fizyczną czy zajęcie, które pochłaniałoby mnie całkowicie i w pełni uszczęśliwiało. 18. Czasem czuję się odseparowany i odcięty od innych. To mnie unieszczęśliwia. 19. Często czuję się winny. Jeśli w czymś nawale, sam siebie zatokatuje. W kółko rozmyślam, co powinienem, czy nie powinienem był zrobić. 20. Brak mi pewności siebie i poczucia własnej wartości. Im częściej odpowiedziałeś na te pytania twierdząco, tym więcej jest w Twoim życiu obszaru, w którym uważność wyszłaby na dobre. Czytaj dalej. Część pierwsza: Zrozumieć uważność. Rozdział pierwszy: Po co być uważnym? W uważności nie ma nic mistycznego. Być uważnym znaczy po prostu być świadomym i zaangażowanym w to, co się dzieje w tej chwili być obecnym tu i teraz. Jeśli kiedykolwiek pochłonęła cię bez reszty krzyżówka lub gra planszowa, jeśli zdarzyło ci się śpiewać z głębi serca lub zatracić w książce czy filmie, pisanym właśnie liście czy pracy, jaką wykonywałeś, to doświadczyłeś stanu uważności. Byłeś całkowicie obecny w danej chwili. Dzieci są wspaniałym przykładem, jak być tu i teraz. Popatrz, jak bawi się dziecko. Nie myśli o tym, co stało się wczoraj, ani o tym, co będzie robiło później. Jest całkowicie pochłonięte tym, co rysuje, robi lub odgrywa. Kiedy się zdenerwuje, krzyczy i płacze, nic innego się nie liczy poza tym, co je dotknęło. Wypłacze się już. Nieprzyjemna sytuacja mija bez śladu. Czy zabrałeś kiedyś małe dzieciaki do kina? Chłoną wszystko z niezwykłą uwagą. Wpatrują się w jaskrawe reklamy w holu kina, gapią się na każdego, kto siedzi obok, podnoszą i opuszczają fotele, nie odrywają wzroku od ekranu i podskakują, gdy z głośników zaczyna płynąć muzyka. Wskakują ci na kolana przy budzących grozę scenach i wybuchają śmiechem przy zabawnych. Przeżywają w pełni każdą chwilę. Nawet koty mogą pokazać, jak żyć tu i teraz. Kiedy spoglądam na naszego kota Normana, jestem pewna, że nie rozmyśla o nowej marce kociego żarcia, które dostał na śniadanie, ani nie martwi się o to, co czeka go na kolację. Norman po prostu żyje z chwili na chwilę. Możesz stać się uważnym w dowolnym momencie, dokładnie w tej chwili. Przerwij wszystko, co robisz. Skup się na tym, co się dzieje. Co słyszysz? Jaki zapach czujesz? Spójrz prosto przed siebie. Co widzisz? Co możesz poczuć? Czego możesz posmakować? Nie absorbuj swoich myśli tym, co się rozgrywa wokół ciebie. Nie musisz tego lubić czy nie lubić, pochwalać czy krytykować. Masz tylko być świadomym tego, co się dzieje. A jeśli nic się nie dzieje, bądź świadomy oddechu, tego jak powietrze przepływa przez nos i usta, wypełniając płuca, a następnie z nich uchodzi. Czy nie wydaje ci się to odrobinę bez sensu? Czy taka postawa nic nie robienia może mieć jakąkolwiek wartość? Pozwól, że wyjaśnię. Zdolność do cofania się myślą w przeszłość i wybiegania w przyszłość, do planowania to cecha, która definiuje nas jako ludzi. Poza tym, że jesteśmy w stanie myśleć o rzeczach rozgrywających się teraz, możemy również rozmyślać o rzeczach, które się zdarzyły lub nie, skutkach z nich wynikających, rzeczach, które mogłyby się wydarzyć, rzeczach, które mogą się nigdy nie wydarzyć. Jednak myślenie nie zawsze jest jednoznacznym błogosławieństwem. Zbyt często myśli mogą wciągnąć w pułapkę i uwięzić w przeszłości lub przyszłości. Gdy rozmyślasz nad różnymi zdarzeniami i roztrząsasz je w kółko, żyjesz przeszłością. Jesteś w niej uwięziony. Kiedy indziej zamartwiasz się tym, co się czeka, zaniepokojony, a nawet przygnębiony. Jesteś uwięziony w przyszłości. Zwróć uwagę, że przez cały czas Twój umysł zajęty jest komentowaniem lub osądzaniem. W rezultacie nie masz czasu doświadczać tego, co dzieje się teraz, ponieważ rozprasza Cię to, co może zdarzyć się jutro lub za tydzień, albo to, co zdarzyło się wczoraj. Nawet gdy niewiele się dzieje, coś jednak się wydarza w przypadku większości z nas, to coś to myślenie. To myśli są tym, co się dzieje. Zamiast po prostu być tego świadomymi, myślimy. Myślenie wydaje się naszym domyślnym ustawieniem. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś medytować, pierwsze co zauważyłeś to fakt, że umysł ma własne życie. Ani na chwilę nie przestaje myśleć, dziwić się, fantazjować, planować, przewidywać, martwić się, lubić, nie lubić, rozpamiętywać, zapominać, oceniać, reagować. Jak pokazało jedno z ostatnich badań, ludzie spędzają połowę swojego czasu na jawie, myśląc o czymś innym niż to, czym się akurat zajmują. Właśnie to błądzenie myślami zwykle sprawia, że nie są szczęśliwi. W badaniu przeprowadzonym przez psychologów Matthew A. Killingswortha i Daniela T. Gilberta z Uniwersytetu Harvarda, posłużono się aplikacją internetową na Iphone, aby zebrać 250 tysięcy danych na temat myśli, uczuć i działań ludzi zajętych swoim normalnym życiem. Ludzki umysł to umysł błądzący, a błądzący umysł to umysł nieszczęśliwy, piszą Killingsworth i Gilbert. Zdolność do myślenia o tym, co się nie dzieje jest osiągnięciem kognitywnym, które ma swoją emocjonalną cenę. Badacze odkryli, że nasze umysły błądzą przez 46,9% czasu poświęconego na jakąś aktywność, a wskaźnik ten wynosi co najmniej 30% dla wszystkich aktywności poza jedną. Jedyną aktywnością, która cieszyła się niepodzielną uwagą ludzi, było uprawianie seksu. Naprawdę? Nie jestem pewna, czy w to wierzę. W badaniu odkryto, że poczucie szczęścia u tych osób zależało znacznie bardziej od tego, gdzie w danej chwili znajdował się ich umysł, niż od tego, czym się zajmowali. Jednocześnie wyniki pokazują, że ludzie byli najszczęśliwsi, gdy ich myśli były skupione na tym, czym się zajmowali. W swojej książce Potęga teraźniejszości, Eckhart Tolle sugeruje, że umysł jest wspaniałym narzędziem, o ile właściwie się go używa. Jednak wykorzystywany niewłaściwie staje się destrukcyjny. Nie o to chodzi, że źle korzystasz ze swojego umysłu. Zwykle w ogóle z niego nie korzystasz. To on posługuje się tobą. Na tym polega choroba. Wierzysz, że jesteś swoim umysłem. Właśnie to jest złudzeniem. Narzędzie tobą zawładnęło. Z pewnością twój umysł może zwracać się ku sprawom, które odbierasz jako pozytywne. Możesz wspominać dobre czasy i wyczekiwać przyszłych miłych zdarzeń. Błądzenie umysłu staje się jednak problemem, gdy ubolewasz nad przeszłością lub martwisz się o przyszłość. Ale przecież przeszłość przeminęła, a przyszłość jeszcze nie nadeszła. Między przeszłością a przyszłością istnieje tylko teraźniejsza chwila. Uważność może pomóc, by tej chwili nie stracić. Uważność to sposób troszczenia się o swój umysł. Umysł przez cały dzień myśli, a przez całą noc śni. Jest zawsze zajęty. A ty oczekujesz tylko tego, żeby non-stop działał. Nie możesz powstrzymać umysłu od myślenia, ale bez odpoczynku nie będzie sprawnie funkcjonował. Uważność może ofiarować ci chwilę wytchnienia od niekończącego się jazgotu w twojej głowie. Przypomina to trochę telewizyjną transmisję z meczu sportowego. Dzieją się wówczas dwie rzeczy naraz. Pierwsza to sam mecz, a druga nieustający komentarz sprawozdawcy. Jeśli wyłączysz dźwięk, przeżyjesz mecz w sposób bardziej bezpośredni, bez sugestii czyjegoś komentarza, a więc wpływu jego umysłu. W Twoim życiu dzieje się coś podobnego. Tylko zamiast sprawozdawcy masz własne myśli, które bez przerwy komentują, w kółko interpretując Twoje doświadczenia. Jak jest ci ciężko, jak wspaniale, jak niesprawiedliwie, jak pięknie, jak kiepsko, jak nudno i tak dalej. I tak dalej. Zbyt często dajesz się ponieść fali myśli i uczuć. Ten mechanizm działa najsilniej, gdy mamy jakieś troski, gdy odczuwamy presję czy ciężar odpowiedzialności i chcemy, by sprawy toczyły się inaczej. Bycie uważnym, zwracanie uwagi na to, co się dzieje w obecnej chwili, daje wytchnienie od tych stresujących, nawykowych wzorców myślenia. Uważność pozwala znaleźć grunt pod nogami i oparcie w sobie. Pozwala mniej ulegać temu, co dzieje się wokół. Praktykując uważność, łatwiej jest zachować skupienie i spokój pośród doświadczeń, zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych. Niełatwo jest zachować jasny umysł, będąc przytłoczonym i zdezorientowanym strumieniem własnych, nieuporządkowanych myśli, bo ten mentalny chaos wszystko przesłania. Uważność ułatwia podejmowanie decyzji w takich warunkach i pomaga wybrać między jednym a drugim sposobem postępowania. Nie oznacza to jednak, że uważność usztywni Cię w Twoim myśleniu czy zachowaniach. Wręcz odwrotnie. Uważność pozwala być bardziej elastycznym. Gdy będziesz świadomy tego, co myślisz i w jaki sposób myślisz, łatwiej Ci będzie zdystansować się od schematów, do których się przyzwyczaiłeś i sądów, które traktujesz jako własne. Dzięki temu łatwiej otworzysz się na nowe, konstruktywne rozwiązania. Odkryjesz, że kiedy jesteś uważny, Jesteś też mniej krytyczny. Uważność zwolni Ci od przymusu osądzania, pozwoli doświadczać życia bez oceniania czy analizowania. Będziesz mógł obserwować swoje przeżycia bez wikłania się w nie. Zrozumiesz, że cokolwiek się dzieje, może wydać się trudne, złe, niesprawiedliwe itd., tylko wtedy, gdy postanowisz tak właśnie patrzeć na te zdarzenia. W rzeczywistości uważność pozwoli ci uświadomić sobie, że twoje myśli i wewnętrzny monolog zostały zdominowane przez negatywne schematy. Pozwoli poznać rodzaj myśli i monologu, które napędzają twoje emocje. Kiedy jesteś uważny, jesteś bardziej dostrojony do powiązań pomiędzy myśleniem, czuciem i zachowaniem. Jesteś mniej reaktywny, a bardziej odpowiedni. Na czym polega różnica? Na tym, że gdy reagujesz, Najczęściej stawiasz opór, przeciwstawiając się temu, co się dzieje. Jeśli zaś odpowiadasz na jakąś sytuację, robisz to w sposób do niej dostosowany, a zatem odpowiedni. Na przykład, jeśli czujesz, że źle się wobec kogoś zachowałeś, możesz zareagować próbą usprawiedliwienia swojego zachowania lub zaprzeczenia, że zrobiłeś coś nie tak. Ale kiedy jesteś uważny, jesteś również świadomy swoich uczuć i tego, co mają do zakomunikowania. Istnieje więc większe prawdopodobieństwo, że odpowiesz na poczucie winy, czyniąc zadość za wyrządzoną krzywdę. Uważność pomoże ci radzić sobie z wieloma trudnymi emocjami. Na przykład zmniejszyć niepokój czy smutek i lepiej sobie z nimi radzić. Kiedy jesteś skupiony na teraźniejszości, na tym, co dzieje się dokładnie teraz, nie ma sposobu, by troski i lęki przejęły władzę nad twoim umysłem. Ponadto, uważność skutecznie zapobiega sytuacjom, w których złość wymyka się spod kontroli. Umiesz dostrzec pojawiające się sygnały ostrzegawcze i potrafisz powstrzymać natychmiastowe reakcje. Odkrywasz, że wszystko toczy się wolniej i że łatwiej ci spokojnie reagować na trudne sytuacje. Poprawia także jakość Twojego życia. Potrafisz lepiej.